Zapraszam do kolejnego odcinka Rozmów o Śląsku. Ilona Kanclerz, pani profesor Ewa Zawadzka, grafik, a nawet królowa grafiki polskiej, malarka i wspaniały pedagog. Spotkamy się w jej pracowni w centrum Sosnowca. Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy gościem niezwykłej osoby, niezwykłej kobiety ze Śląska. Jesteśmy w pracowni w centrum Sosnowca, w pracowni pani profesor Ewy Zawadzkiej. Ewo, Śląsk jest praktycznie, można powiedzieć, w całym twoim życiu, ale zaczęło się zupełnie gdzie indziej. Mała miejscowość pod Łodzią, Kolumna, a stamtąd prosto do Krakowa, Częstochowa. Nie, tak prosto nie było. Właśnie cały początek mojego życia to są ciągłe wędrówki, przestawienie. Ojciec miał taki zawód, że tam, gdzie się urodziłam w Kolumnie, w centrum lasu w zasadzie, przeprowadziliśmy się stamtąd do Bydgoszczy. Mieszkałam przy Brdzie. Stamtąd pojechaliśmy do Warszawy, mieszkałam na Pradze. Z Pragi ojciec dostał pracę, pojechaliśmy do Sochaczewa, gdzie początek mojego dzieciństwa, wokół ogrody państwowe i znowu lasy. No i potem ojciec dostał dwie propozycje. Płock, rafineria albo Gliwice. Wybrał Gliwice i przyjechałam tu. To był początek, byłam nastolatką, więc byłam bardzo oburzona. Gdzie on mnie tu ściągnął? Przecież to jest strasznie. Byłam przerażona. Potem zaczęłam jeździć do liceum plastycznego. Nie wiem, czy znasz tą trasę. Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Febzie, Świętochłowice, Chorzów. Po prostu trzeba się było nauczyć albo oswoić wszystko, co widziało. Więc ja postanowiłam, że ja to oswoję. Ja to polubię. Koniec z pięknymi widokami. Teraz nowa rzeczywistość. No i dlatego tak wygląda moja twórczość. A studia w Krakowie? Czy to miało wpływ również później na twoją pracę twórczą? Jednak to była filia, oddział w Katowicach, więc kończąc Katowice to jakby nie zmieniło. Jedno, co mogę powiedzieć, że w tej chwili, tu w tym miejscu, w Sosnowcu, w tym domu, może dlatego, że dom i ogród, no czuję się jak u siebie. Pierwszy raz czuję, że to jest moje miejsce do życia. Ale rozpoczynałaś, można powiedzieć, od grafiki, której stałaś się królową. Mnóstwo wystaw, mnóstwo nagród. Mówiło się pierwsza dama grafiki polskiej. Ale to samo z siebie wyniknęło. Ja robiłam grafikę na dyplom. Później tak się złożyło, że zaraz po dyplomie, młodziutka osoba, zostałam przyjęta do Lubliany. Później zaproszono mnie na bardzo prestiżową wystawę Belżon do Belgii, gdzie każdy z nas pokazywał po 10 grafik. Ja, ponieważ jestem na Z, przede mną był Andy Warhol, bo był na W. Więc dla mnie to było... A potem były takie propozycje, że jakby nie można było tego odrzucić. Ja już tkwiłam w tej grafice, ja ją robiłam. Zresztą ja ją lubiłam. Wymyśliłam swój własny warsztat w zasadzie. Niby druk wypukły, ale jednak to był mój warsztat. No i wiele, wiele lat siedziałam przy grafice, zajmowałam się, byłam kuratorem Triennale Grafiki Polskiej, współpracowałam z Triennale w Krakowie, siedziałam w jury po 3 dni, bośmy przed slajdy oglądali. Ale przyszedł taki moment, chyba początek 2000, kiedy jakby stwierdziłam, że ja nie chcę już, nie mogę, poza tym jedna więcej, jedna mniej, jakby przestało mieć to dla mnie znaczenie. No i wtedy weszłam w malarstwo, w to, co mnie ciągnęło. Oczywiście wszystko zaczynałam od początku, bo po tylu latach znowu musiałam się jakby nauczyć. Poza tym oczywiście strasznie chciałam wszystkie zalety grafiki przenieść do malarstwa. Czyli farba offsetowa, czyli wałeczki, nakładanie, przejścia, światła.
No ale to trochę trzeba było zmienić. Ale tu jeszcze po drodze przecież mamy fotografię, która była bardzo i nadal jest ważna. Fotografia to jest od początku. Ona jakby towarzyszy mi od najwcześniejszych lat. Bo to z fotografii powstały jakby te tematy. Ja nie wymyśliłam, ja chodziłam po różnych miejscach i szukałam sobie w takich, szukałam jakby śladów słońca na takich dziwnych, pozostawionych przedmiotach. Właściwie to nie przedmioty, to takie prefabrykaty do budowy dróg. Od tego się gdzieś zaczęło. No i potem zaczęłam tak właśnie patrzeć bliskim kadrem, jak to wygląda. Że ta rzeczywistość właściwie, że o wielkich rzeczach można jakby trochę szeptem opowiadać. A to będzie miało może nawet większe znaczenie. I dlatego ta fotografia była zawsze. A potem stwierdziłam, że fotografia taka już samowystarczalna jakby, to nie interesuje mnie człowiek, nie interesują mnie inne rzeczy. Zaczęłam kreować, to znaczy budować sobie z przedmiotów, z lalek, z klocków, różne sceny, próbować opowiadać o tym. Potem zresztą zbudowałam moje ludziki szare, bo to miał być tłum, więc nie szukałam indywidualności, tylko żeby były podobne. Nagle się okazało, że zbudowałam ich ponad setkę i każdy jest inny. I z nimi opowiadałam historie, takie prawdziwe historie, które się dzieją w życiu, czyli te podstawowe. Bezpieczeństwo, ucieczka, szukanie szczęścia, bezpiecznego miejsca do życia. I to były moje opowieści. To jest osobna historia, jeśli chodzi o malarstwo. Ale praktycznie można powiedzieć, przyglądając się tej całej twórczości, że to był ten jeden moment, kiedy pojawił się człowiek, jakaś postać figuralna. Ale wiesz, bardzo często mnie się pytano, dlaczego tylko tak pokazuje świat, dlaczego tu nie ma człowieka. Więc postanowiłam, że dobra, znajdę. Ale to był mój człowiek, który ja sobie jakby zbudowałam. Także taki general statement, taki ogólne wrażenie jakby człowieka, postaci. Mam takie wrażenie, przyglądając się tym obrazom pięknym, praktycznie trudno stwierdzić, czy to są formy architektoniczne, czy to są struktury, czy to są warstwy, czy to jest przestrzeń, która rzeczywiście istnieje, czy to jest tylko jakaś imaginacja albo nasz sen. I wydaje mi się, nie wiem, czy tak uważasz, że tu najważniejsze jest światło. Tak, światło jest podstawą. Dlatego to światło nawet w tytule występuje wszędzie. Ale ja ci powiem, to się zaczęło od tego, że ja robiłam fotografie. Potem robiłam jakby takie realistyczne rysunki pęknięć i zniszczeń w kamienicy śląskiej takiej. I zapisywałam rzeczywistość. Ale po pewnym czasie stwierdziłam, że jakby nie potrzebuję. Że ja sobie sama ją buduję i bardziej tak ogólnie. To są moje pejzaże, to są moje bryły, moje kamienie wymyślone. Bardzo ważną rzeczą poza światłem jest harmonia. Ja buduję tą harmonię. Kiedyś bardzo lubiłam matematykę i geometrię wykreślną i ta geometria mi teraz jest pomocna, ale stwierdziłam jeszcze jedno, bardzo często, że jeśli zgodnie z geometrią, z wszystkimi zasadami rozrysuję moje obrazy, to wizualnie mi coś nie pasuje. I teraz ja muszę zbudować harmonię, którą się widzi. Czyli czasami zaprzeczyć temu, co powinno być. Obniżyć, zwęzić i wtedy dopiero wizualnie buduje się taka harmonia, bo jest bardzo ważna. To wszystko musi być tak. Ja już nie opowiadam jakby w szczegółach, tylko buduję taki jakby nowy świat z nowym światłem. Czyli jednak iluzja? Może i iluzja. Światło czasami pojawia się tak, jak powinno, czyli tak, jak powinno oświetlać zgodnie z zasadami, tak? A czasami zaprzeczam temu. Jak w życiu.
Od wielu lat jesteś także pedagogiem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ale nie tylko. Jak w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, realizujemy te wszystkie zadania, które kiedyś pedagodzy mieli? Jak uczymy dzisiaj młodzież? Jak możemy nową sztuką pokazywać im, jak tworzyć? Ja prowadzę pracownię działań multigraficznych. Z założenia jest to pracownia, gdzie bardziej jakby uczę ich kreatywnego myślenia, rozwiązywania tych problemów artystycznych, budowania tych komunikatów, które kierują do odbiorcy, niż samej techniki, niż samego sposobu. Otrzymują tematy. Dla mnie jest bardzo ważna i rozmowa z nimi, pokazywanie wszelkich możliwości nowych mediów, ale chciałabym, żeby oni w sposób uzasadniony, bardzo logiczny, odpowiadali na temat, wykorzystując to medium, które jakby najbardziej pasuje do tego tematu. Czyli czy to może być krótki film wideo, to mogą być zdjęcia, czasami to może być instalacja. I właściwie okazało się, że najbardziej to malarze lubią. Studenci Wydziału Malarstwa przychodzić do mnie, bo im to odpowiada. I myślę, że strasznie ważną rzeczą jest jakby uczyć pewnej odpowiedzialności artystycznej też. To nie chodzi tylko, żeby... Teraz już nie ma znaczenia talent manualny, bo jakby ważniejsza jest świadomość. Koncepcja. Ważniejsza jest koncepcja, którą chce się przekazać, ten komentarz świata. Ale właśnie nie bez kozery mówi się, że przecież jest to komunikat teraz, że to wszystko jest komunikatem społecznym i że nowe media tak naprawdę pokazują nam nowy język, którym my się możemy skontaktować, nie wiem, z widzem, z odbiorcą. I to wydaje się również niezwykle ważne w tym twoim malarstwie, bo chociaż to jest struktura architektoniczna i ktoś by mógł powiedzieć, że jest zimna, bo to są być może mury, być może to jest jakaś wyrwa w starej kamienicy śląskiej, ale tak naprawdę masz wrażenie, że człowiek się zaraz gdzieś pojawi, że on jest w tej przestrzeni. Ja na początku użyłam takiego słowa jak oswajanie, bo dla mnie to jest trochę takie oswajanie tej przestrzeni, która jest niby zimna, brzydka, a przez to światło, przez moje patrzenie, moje ciepło, no, lubię, myślę, że ją tak oswajam, przybliżam i robię taką dla nas łagodną i piękną.